wszystkich na zajęciach w Warszawskiej Szkole Astrologii, które dzisiaj odbywają się. Dzisiaj mamy 21 września 2021 roku i witam wszystkich na takim naszym nowym cyklu, bo mam nadzieję, że zrobi się z tego jakiś większy cykl poświęconym pracom astrologicznym i wkładowi w astrologię nowoczesną, który uczynił Alan Leo, znakomity brytyjski astrolog, którego wkład w rozwój astrologii jest przez jednych bardzo, bardzo, bardzo doceniany, a przez innych odbierany jest jako niezwykle kontrowersyjny. A z tej przyczyny kontrowersyjny, że Alan Leo bywa po pierwsze jakby określany ojcem nowoczesnej astrologii, astrologii XX i XXI-wiecznej, natomiast też przez niektórych astrologów o bardziej tradycyjnym nastawieniu do naszej wiedzy i naszej dziedziny określany jest jako ten, który wszystko uprościł, albo też ten, który wszystko sprzedał i generalnie spowodował, że astrologia stała się spauperyzowana, niezwykle uproszczona, dostępna dla ludzi, którzy czynią z niej narzędzie nie do końca służące celom, do jakich astrologia powinna służyć. Jakby nas w Polsce ta dyskusja o tym, czy Alan Leo astrologię umocnił, czy Alan Leo astrologię zniszczył, troszeczkę nie dotyczy z tej przyczyny, że prace Alana Leo na terenie polskim znane były przede wszystkim w okresie międzywojennym. Taki udokumentowany przykład tego, że prace te były używane przez polskich astrologów, znajduje się w mojej bibliotece. Jest to wydanie pełne prac Alana Leo z roku 1913, które dotarło na ziemię polskie i stało się własnością rodziny znakomitego astrologa pana Pawła Zawadzkiego. Jego dziadowie i pradziadowie z tych właśnie książek korzystali, żeby uczyć się astrologii. Może się to wydawać takie trochę trywialne, że ja zaczynam od mówienia o książkach, ale mamy tutaj jakby bezsprzeczny dowód pewnej transmisji wiedzy astrologicznej z rejonu brytyjskiego do Polski i mamy też pewien dowód na to, że tą astrologię u nas uprawiano na dosyć wysokim poziomie i reagowano dosyć żywo na różnego rodzaju nowinki, które na świecie się pojawiały. Natomiast oczywiście troszeczkę inaczej wyglądała sytuacja astrologii w Polsce w okresie międzywojennym, kiedy mogła się ona bez przeszkód rozwijać i kiedy bez przeszkód w bardzo wielu kierunkach rzeczywiście się rozwijała, ponieważ no, mieliśmy tego pecha, że nastąpiła II wojna światowa, która wiązała się również z rozproszeniem astrologicznych archiwów oraz przerwaniem tradycji astrologicznej, którą tutaj w Polsce mieliśmy, prawda? Czyli jakby musimy pamiętać o tym, to zwłaszcza oczywiście dla tych roczników moich, prawda? Czyli ludzi urodzonych w latach 70., dla tych, którzy urodzeni są w latach 60., to jest taka oczywista oczywistość. Ale ponieważ mam nadzieję, że jest też z nami trochę osób młodszych, więc chciałabym im przypomnieć, że od roku 45 do roku 89, w 1860, tak, przepraszam, tutaj mamy literówkę na generalnie prezentacji, poczekajcie, ja to od razu poprawię, bo zaraz będzie, że się coś pomyliło, że żył, że urodził się wcześniej, zanim zmarł, 1860, dziękuję Ci bardzo. Cyfrówkę, dokładnie. Natomiast właśnie to, co chciałam wiedzieć, to to, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pewne dyskusje, które dotyczyły astrologii światowej, nas tutaj w Polsce ominęły, prawda? Z tej przyczyny, że od roku 1945 do roku 1989 uprawianie astrologii w Polsce, publikowanie, uczestniczenie w międzynarodowych kongresach i w pracach gremiów astrologicznych było niemożliwe do pewnego momentu, do lat 80., a od lat 80., kiedy już trochę ta żelazna kurtyna się poluzowała, było niesłychanie trudne. Prawda? Więc jakby ta astrologia, która po tej wyrwie dotarła do Polski, jest już bardziej astrologią psychologiczną, prawda? Czyli ten pewien przeskok od astrologii tradycyjnej do astrologii psychologicznej nas tutaj niestety w Polsce ominął, prawda? I też ominęły nas związane z tym dosyć szerokie i czasami ostre dyskusje, które w świecie astrologicznym były.
prawda? Więc jakby z tej przyczyny książki Alana Leo nie są w Polsce znane, prawda? Jakby nie mamy polskich wydań jego prac jeszcze, ponieważ aktualnie pracuje nad przybliżeniem jego twórczości w języku polskim, ale jakby mamy tutaj pewną wyrwę. Natomiast oczywiście nie znaczy to, że o Alanie Leo nic nie słyszeliśmy, ponieważ kiedy ja po raz pierwszy zetknęłam się z jego nazwiskiem, to ktoś właśnie z kręgów astrologicznych powiedział, że ten Leo to taki był w ogóle okropny, ponieważ uprościł wszystko. Prawda? Więc ja oczywiście jako ciekawskie bliźnięta zapytałam się, ale konkretnie co uprościł? Prawda? Jakby na to pytanie niestety już nikt nie potrafił udzielić mi odpowiedzi z tej przyczyny, że jego prace były po prostu nieznane. Prawda? Tylko wiedzieliśmy, że był jakiś Leo i wiedzieliśmy, że coś uprościł. Prawda? W związku z czym jakby trochę przez lata nie zawracałam sobie Alanem Leo głowy, aż Kim Farnell, znakomita brytyjska astrolożka, która interesuje się bardzo mocno spuścizną Alana Leo, zwróciła mi uwagę na to, że powinnam te prace na spokojnie przeczytać, albowiem zawierają one całą masę fascynującej, ciekawej, astrologicznej wiedzy. Jakby o Kim Farnell będziemy jeszcze mówić w dalszym ciągu, może nie dzisiejszego spotkania, ale spotkań kolejnych poświęconych Alanowi Leo, ponieważ no, z racji tego, że Kim Farnell działa w Astrological Lodge of London i była jej wieloletnią przewodniczącą, a loża ta została ufundowana jakby na bazie działalności Alana Leo w stowarzyszeniach, w organizowaniu brytyjskiego życia astrologicznego. A więc tak możemy powiedzieć, że tamta spuścizna jego jest w dalszym ciągu pielęgnowana. Ale kiedy zapytamy takiego przeciętnego, zwykłego zjadacza astrologicznego chleba o to, kim był Alan Leo, no to wtedy astrologiczny, zwykły wyjadacz odpowie nam, że Alan Leo sprzedawał horoskopy. A co w pewien sposób jest prawdą, dlatego że Alan Leo jako pierwszy z astrologii zrobił taki poważny, nowoczesny biznes. Prawda? Co oczywiście nie znaczy, że wcześniej astrologowie nie robili biznesu, ale wcześniej ich pracą astrologiczną było przyjmowanie klientów, gdzie odpowiadało się na pytania, które klient zadał, kiedy przyszedł, albo odpowiadało się na pytania, które klient zadał, wysyłając list. Natomiast Alan Leo zrobił tutaj pewnego rodzaju olbrzymią zmianę technologiczną tego, jak to może wyglądać, dlatego że w swojej pasji do popularyzowania astrologii, której finanse nie były nadrzędnym celem, o czym zaraz będziemy mówić, a uczynił z tego bardzo sprawnie działające przedsiębiorstwo, prawda? Czyli publikował pisma, w których dużo o astrologii pisał, ale też jednocześnie można było wysłać do niego swoją datę urodzenia i za grosiki jakieś tam, niezbyt duże, można było dostać opis planet w znakach zodiaku oraz opis planet w aspektach, prawda? I dostawało się takie coś, co dzisiaj większość programów astrologicznych nam oferuje jako tak zwany wydruk, albo takie reporty, albo komputerową interpretację horoskopu. Tylko Alan Leo nie robił tego komputerowo, tylko po prostu miał na każdej karteczce opisaną planetę w znaku albo planetę w aspekcie. I potem z odpowiedniej szufladki wyciągało się odpowiednią karteczkę, karteczki z na przykład, nie wiem, Wenus w Wadze albo Księżycem w Byku, bindowało się w zależnie od potrzeb i wysyłało się klientowi, który oczywiście był jaki? Totalnie zachwycony, prawda? I chciał więcej, i jak chciał więcej, to zamawiał kolejne reporty, a potem okazywało się, że w zasadzie to chciałby sam umieć to wszystko policzyć, sam chciałby tą astrologię zacząć robić, chwytał haczyk. I o to właśnie Alanowi Leo chodziło, prawda? A te fundusze, które zdobywał, no, przeznaczał na rozwój tego przedsiębiorstwa, że tak powiem, jeszcze większy. Prawda? Więc w pewien sposób jakby był ten człowiek takim bardzo, bardzo sprawnym salesmanem, sprzedawcą i taki był pierwszy jego zawód, prawda? Jako profesja, ponieważ Alan Leo nie urodził się w rodzinie, w której możliwe było zdobycie wyższego wykształcenia, pochodził z niższych angielskich sfer społecznych, dosyć niskich, z rodziny bez praktycznie żadnych możliwości, ani generalnie żadnych koneksji, w związku z czym nie było mu dane ukończyć żadnej szkoły, aczkolwiek oczywiście czytać i pisać się nauczył i ze swojego intelektu był w stanie zrobić bardzo, bardzo duży użytek. Tak więc taką karierę, którą w swoim życiu rozwijał. To była w zasadzie taka kariera, no trochę od zera do milionera. Pomogła też w tym fortuna żony, prawda? Czyli Bessie Leo, która bardzo aktywnie jego działalność wspierała i sama była też chiromantką oraz astrolożką.
Więc tak można powiedzieć, że dużo miał bardzo współpracowników oddanych. Nie będę tutaj bardzo głęboko wchodziła w historię jego życia, bo zajmowaliśmy się jego biografią na poświęconym Alanowi Leo seminarium historii astrologii, które robiliśmy w ramach Stowarzyszenia Astrologów w Polsce. Prawda? Tylko chciałam Wam tak zarysować, że była to właśnie taka osoba, która do wyższych kręgów uniwersyteckich angielskich albo wyższych kręgów intelektualnych no, nie miała szansy w żaden sposób należeć. Prawda? W związku z czym raczej tym odbiorcą Leo na samym początku był odbiorca masowy, który czytał prasę za kilka grosików i generalnie chciał też czegoś ciekawego o świecie się dowiedzieć. I teraz, co jest ciekawe, słuchajcie, to to, że tutaj po lewej stronie macie horoskop Alana Leo, wpisany w taki diagram, widzicie, jest w środku, jest kula ziemska, taki globus jakby, to ma taki bardzo piękny układ graficzny, więc jeżeli gdzieś tam w jakichś waszych archiwach po dziadkach zobaczycie taki diagram, to bardzo proszę nie wyrzucać, tylko bardzo proszę zdokumentować go bardzo dokładnie, z tej przyczyny, że właśnie ten taki układ horoskopowy, jaki tutaj widzicie, z osiami tak pięknie narysowanymi, właśnie jest takim firmowym układem, który był rozsyłany właśnie przez Alana Leo i jego pracowników w szczytowym momencie, podobno z tych właśnie szufladek, gdzie te opisy sobie siedziały, były tam w jakiś sposób powielone, no w szczytowym momencie 15 osób, prawda, jakby zajmowało się sortowaniem tego wszystkiego. Ale też można było napisać, że panie Alanie, ja tej interpretacji to może dziękuję, ja tylko chciałabym dostać sam ten wydruk, policzone planetki w moim horoskopie. I to również było robione. Jednym z odbiorców takiego właśnie policzonego horoskopu był między innymi Carl Gustav Jung, który w swojej bibliotece pracę Alana Leo miał. Bardzo dokładnie sczytane i opisane. Prawda? Co zdokumentowała dr Liz Green bardzo dokładnie w swoich dwóch najnowszych pracach na temat Junga i astrologii, o czym będziemy mówić później, nie na dzisiejszych zajęciach, tylko mniej więcej na zajęciach trzecich. Zrobimy sobie takie porównanie koncepcji Junga i koncepcji Alana Leo, które oczywiście są koncepcjami wcześniejszymi. Jak widzicie, słuchajcie, Alan Leo może nie pobił jakiegoś rekordu długiego życia, zmarł w roku 1917, prawdopodobnie był to wylew krwi do mózgu, na który zmarł. Również powodem tego wylewu mógł być bardzo, bardzo ciężki stres, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że w Anglii do roku, o ile dobrze pamiętam, 1951 czy 3 obowiązywał akt prawny zwany Witchcraft Act, na mocy którego zakazywano wróżenia jako takiego. Prawda? Czyli jeżeli ktoś wróżył, zajmował się przepowiadaniem przyszłości, to mógł zostać oskarżony, że swoim zachowaniem zaburza, obraża porządek społeczny, prawda? I porządek publiczny. I można było być za to skazany, było to przestępstwo kryminalne, prawda? Jako takie. Co jest dosyć istotne dla całej naszej opowieści o Alanie Leo, ponieważ Alan Leo przedstawiał astrologię jako system, który nie jest wróżbiarstwem. A więc jakby z jednej strony ten jego olbrzymi nacisk, że astrologia nie zajmuje się wróżeniem, prawda, jakby mógł wynikać z tego, że rzeczywiście postrzegał ją jako narzędzie rozwojowe, co jest trochę nowe w historii astrologii XIX-wiecznej i XX-wiecznej na samym początku tego wieku. I też jednocześnie, prawda, jakby mogło to wynikać z tej próby jego obrony przed tym, żeby nie zostać oskarżonym właśnie o obrazę porządku publicznego. Co przydarzyło mu się? I kolejny z procesów niestety został przez niego przegrany, prawda? Ponieważ no niestety sędzia stanął na stanowisku, że napisanie, kiedy prawda, jakby klient może tam zejść z tego świata, no nie jest domniemaniem, tylko jest prognozą. Prawda? Więc jakby w pewien sposób trwała tutaj bardzo poważna dyskusja, czy astrolog wskazuje tendencje, czy astrolog prognozuje, bo jeżeli prognozuje, to znaczy, że przepowiada przyszłość. Prawda? Jakby w latach 60. następnego wieku już nikt sobie tym w Anglii głowy nie zawracał, to prawo przestało obowiązywać, ale jakby musicie pamiętać, że do tego momentu no, mogliśmy zostać nie tyle wsadzeni do ciupy, co raczej
po prostu skazani na dosyć poważną karę finansową, jeżeli komuś podpadliśmy. Prawda? A policja brytyjska jeszcze uciekała się do prowokacji, że przysyłała jakiegoś dżentelmena, co to niby chciał wiedzieć, kiedy się zakocha, prawda? A jak wy mu zaczęliście prognozować, kiedy się zakocha, to wyciągał, prawda, legitymację firmową i mówił, haha, mam cię. Nie? Więc nie było nam łatwo, prawda? Jakby astrologom jako takim. Natomiast na co zwracają uwagę historycy astrologii, prawda? Między innymi profesor Nicolas Kempion, mianowicie na to, że taką główną jakby rzeczą, które Alan Leo zrobił, jest to zmiana naszego spojrzenia na to, co w horoskopie jest najważniejsze. I że zmiana spojrzenia na to, co w horoskopie jest najważniejsze, pociąga za sobą fundamentalną zmianę w interpretacji horoskopu jako takiego. Prawda? Bo mianowicie to, co zrobił Leo, to przede wszystkim ze wszystkich obiektów, które są w horoskopie, które są jego składnikami, postawił Słońce na pierwszej pozycji. Prawda? Czyli nie było tak, jakby w astrologii Alana Leo, jak w astrologii tradycyjnej, gdzie każda planeta jest sygnifikatorem jakiegoś zjawiska, prawda, albo jest władcą jakiegoś domu. I kiedy podążamy klasyczną ścieżką interpretacji, wtedy nie mówimy, że najważniejsze jest Słońce, bo masz Słońce w baranie. Prawda? Tylko mówimy, że na przykład w jakimś horoskopie ważniejszy może być Merkury, ważniejszy może być Księżyc. Dla Alana Leo Słońce w interpretacji horoskopu pełniło absolutnie nadrzędną rolę. I jest to olbrzymia zmiana, prawda? Która w pewien sposób przez Nicolasa Kempiona została określona jako największa zmiana w astrologii od czasu jej rozwoju w czasach hellenistycznych. Prawda? Więc jakby tutaj Kempion zwraca uwagę na to, że tym przesunięciem Słońca na pierwszą pozycję interpretacyjną w pewien sposób Leo nawiązał do zmian w wiedzy i do całkowitego zmianu paradygmatu naukowego. Prawda? Kiedy w pewien sposób obraz świata arystotelejski, gdzie mamy Ziemię nieruchomą pośrodku i planety, które na swoich sferach się poruszają, no ten obraz świata został zniszczony przez Kopernika i kolejne pokolenia uczonych, ale dosyć powoli się przegryzał w świadomości kolejnych pokoleń i intelektualistów, prawda, jakby świata. Natomiast Alan Leo przypieczętował tą zmianę również na gruncie astrologicznym, prawda? Czyli to, co zrobił, to w pewien sposób astrologia znowu zdążyła i zdołała dopasować się do aktualnego paradygmatu naukowego, prawda? Czyli nie można już było powiedzieć, że astrologowie wierzą, że Ziemia nie rusza się i jest w środku i że Ziemia lata wokół Słońca. że Słońce lata wokół Ziemi. Prawda? Tylko można już było spokojnie powiedzieć, przepraszamy. My wiemy, jak wygląda kosmos, my wiemy, z jakich składników on się składa i jak to wszystko jest ze sobą powiązane i nasz horoskop również to przedstawia, ale jest to narysowane z punktu widzenia Ziemi. Prawda? Więc jakby warto jest tutaj pamiętać, że Leo był takim astrologiem, który odkrycia naukowe inkorporował do swojej koncepcji tego, w jaki sposób astrologia działa i w jaki sposób astrologia jest zbudowana. Prawda? Więc był takim astrologiem, który pomimo braku wykształcenia starał się za tym wszystkim nadążyć i wręcz sprawić, żeby astrologia znowu była takim narzędziem, którego wykształcony człowiek może używać bez pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, zażenowania, prawda, intelektualnego. Więc nie astrologia jako stary ramol, prawda, albo w pewien sposób jakiś taki śmieć po starym porządku świata, tylko astrologia, która jest w ten nowy porządek świata jak najbardziej wpisana, prawda, jakby Kempion tutaj dokładnie w punkt do tego się właśnie odnosi, pisząc, że była to największa zmiana w astrologii od czasu jej rozwoju w czasach hellenistycznych. Natomiast druga rzecz, co jest bardzo, bardzo mocno istotne, to to, że Leo odpowiedzialny jest również w pewien sposób, prawda, jakby personalnie, bo tak to opisywał, za połączenie astrologii zachodniej z hinduskimi albo indyjskimi ideami religijnymi i filozoficznymi. Prawda? Czyli w pewien sposób jest takim pomostem pomiędzy światem astrologii zachodniej, a światem mistyki wschodu, prawda? Ponieważ dosyć bogato czerpał z idei hinduskich. I oczywiście Hindusi bardzo chętnie pozwalali mu na to czerpanie, prawda? Ponieważ musimy pamiętać o tym, że wtedy, kiedy Leo jakby żył i działał, świat
w którym wszyscy żyli, był światem kolonii, prawda, jako takich. I teraz ci, którzy w koloniach żyli, którzy byli jakby rdzennymi mieszkańcami kolonii, no również chcieli włączyć się, prawda, w jakiś system. I niektórzy z nich no, uważali, że uczenie białych Anglików jest czymś, co jest dosyć, że tak powiem, nobilitujące, prawda? Co pokazuje im, że ich kultura również ma coś bardzo ważnego do zaoferowania, prawda? W związku z czym jakby Leo odbył kilka podróży do Indii, prawda? I jest takim astrologiem, który zaczął opisywać astrologię zachodnią przez pryzmat również hinduskich koncepcji filozoficznych. Ale nie były to konkretne koncepcje filozoficzne wzięte od konkretnego mędrca, tylko były to te idee, które zostały wcześniej inkorporowane przez Towarzystwo Teozoficzne, prawda? Czyli organizację, którą założyła Madame Blavatsky w Nowym Jorku, która później przeniosła się do Anglii, działała na całym świecie, której jakby celem było dążenie do tego, żeby wśród ludzi zapanowało braterstwo, żeby połączyła ich jedna religia, po to, żeby razem wkroczyć do nowego świata, który nazywany był nową erą i później, prawda, jakby ta nowa era w takiej nomenklaturze okultystycznej zamieniła się w erę wodnika, prawda? Więc w pewien sposób ten okres historyczny, w którym Alan Leo działał, był okresem modernizmu, prawda? Czyli olbrzymiego postępu technicznego, olbrzymiej jakby zmiany kulturowej, prawda, która nastąpiła, w której wierzono, że dzięki maszynom, dzięki postępowi, dzięki uprzemysłowieniu, dzięki zmianom w strukturze społecznej możliwe będzie uczynienie świata bogatszym i uczynienie świata lepszym. Prawda? Więc w pewien sposób tutaj to połączenie idei hinduskich też było, jak zaraz będziemy o tym mówić, ideą społeczną, prawda, dla Alana Leo. Więc takie najważniejsze rzeczy, prawda, jakby na których będziemy się chcieli w tym cyklu skupić, to oprócz oczywiście ukazanie jego praktyki astrologicznej, co tak naprawdę jest moim głównym celem, ale muszę Was na ten przydługi wstęp wskazać dzisiaj, żebyście jakby znali kontekst, prawda, sytuacji, to, że Leo zmienia strukturę interpretacji horoskopu, prawda, ponieważ Słońce, znak Zodiaku, staje się najważniejszym elementem interpretacji horoskopu, prawda? Tu Blanka zauważyła, że był lwem i skoncentrował się na Słońcu. No był lwem, który miał w lwie, jak tutaj widzimy na horoskopie, który jest obok, w którym był lwie i w tym ten lew, zauważcie, jaką miał siłę rażenia, prawda? No bo astrolog zawsze lubi patrzeć sobie na horoskop osoby, o której się opowiada, prawda? Więc od razu widzimy, że no proszę Państwa, prawda, w tym lwie, to my tutaj mamy konkretnie, prawda? Mamy ascendent, mamy Jowisza, mamy Słońce, mamy Merkurego i mamy Saturna, prawda? Więc mamy olbrzymią zbitkę planet właśnie w znaku bardzo silnego lwa. Lew w Zodiaku jest znakiem, który jest władany przez Słońce, jest królewskim znakiem jako takim, więc być może stąd właśnie Alan Leo, ponieważ to jest jego pseudonim, Leo, lew, prawda? Więc stąd właśnie przybrał sobie właśnie taki pseudonim i jak to na lwa przystało, no próbował tym żarem ognistym znakiem swoim zarazić innych swoją miłością, swoją pasją, czyli astrologią. No i zawsze w horoskopie, jeżeli widzimy Słońce w koniunkcji z Jowiszem, to wiemy już, że najprawdopodobniej taki człowiek, jak się za coś zabierze, to będzie miał bardzo dużą siłę rażenia, prawda? I widzimy od razu, że jeżeli jest Saturn blisko ascendentu, to jak mu się uda rozkręcić swoje przedsięwzięcie, początki zawsze są trudne, jeżeli jest silny Saturn, to jak już mu się uda zacząć, to generalnie no co będzie robił? No nie przestanie, prawda? Jak się wgryzie, to będzie trzymał, bo taka jest natura planety Saturn. Ale też widzimy, że okultyzm, prawda, jakby 12 dom horoskopowy są też w tym horoskopie bardzo, bardzo mocno podkreślone, prawda? Więc w pewien sposób no, ten horoskop pokazuje nam, że jak już znalazł tą swoją dziedzinę, czyli astrologię, to się jej trzyma. Prawda? Znalazł ją zresztą, będąc dosyć młodym człowiekiem. Prawda? I jakby on sam opisuje to w taki sposób, że astrologia przede wszystkim była tym narzędziem, które umożliwiło mu zrozumienie, dlaczego świat jest taki zły. Prawda? Co może wydawać się trochę paradoksalne, prawda? Ponieważ jakby Leo, tak jak mówiłam, miał fatalną rodzinę. Prawda? Jakby warunki, w jakich wyrastał, były naprawdę fatalne. I widział w swoim życiu biedę angielskich slumsów, prawda? Jakby pracujące w fabrykach dzieci, prawda? Generalnie choroby, nędzę, głód,
prawda, po prostu ludzi skazanych na emigrację, prawda, jakby to wszystko jeszcze w tym XIX wieku spowite było smogiem, prawda, generalnie syfem płynącym w rynsztoku. Nie był to fajny świat, prawda, jakby niektóre seriale nam to bardzo ładnie pokazują, inne jakby unikają schodzenia do slumsów, ale możecie sobie wyobrazić, nie, jakby to powiedzieć, nie, co to było, nie? Więc Leo nie czuł się dobrze z tym, prawda, że ludzie cierpią, że sytuacja jest fatalna. I astrologia, jak sam przyznaje, była w stanie wyjaśnić mu, dlaczego niektórzy ludzie rodzą się lordami, prawda, i wszystko mają i wiodą sobie życie, które umożliwia im wstąpienie na Oxford, a inni muszą, prawda, jak on w zniszczonych budkach nieść, nie wiem, prawda, jakieś materiały, próbki materiałów, którymi handlował, prawda, jakby uświadomił sobie, że połączenie astrologii z hinduską ideą karmy, prawda, czyli zobaczcie, tą ideą poprzednich, następnych wcieleń, które w pewien sposób w astrologii czasami nam migały, prawda? Bo gdzieś tam w tym tle mamy, prawda, jakby pamięć o tym, że dusza zstępuje, prawda? Że dusza z Platona, prawda, opisywana, wybiera sobie to wcielenie, w którym będzie, i że jeżeli będzie źle postępować, to może się wcielić fatalnie, prawda, jakby następnym razem, bo nie uzyska świadomości, w związku z czym spadnie na tej drabinie społecznej. Mamy tutaj tego typu ideę, ale, prawda, od momentu, kiedy astrologia stała się również narzędziem astrologów chrześcijańskich, prawda, jakby ten wątek reinkarnowania się w niej zszedł na drugi plan, prawda, i astrologia hellenistyczna również nie opisuje horoskopu jako planu przeszłych albo przyszłych wcieleń, prawda, jakby tego się w horoskopie nie szukało. Natomiast Alan Leo te właśnie ściśle idee hinduskiej karmy, prawda, czyli pewnego prawa, które jest nieuchronne i które powoduje, że w tym wielkim łańcuchu bytu egzystujesz raz za razem, prawda? Zapominając o tym, kim byłeś w poprzednich wcieleniach, ale w pewien sposób zbierając energię, które wtedy były w jakiś sposób niedopracowane, niedokończone, i wszystko, co ci się przydarza, jest wynikiem, prawda, jakby tego twojego poprzedniego postępowania, w związku z czym wszystko, co ci się przydarzy w kolejnych życiach, będziesz co miał? No, załatwione przez to życie. Tak? Więc jakby ta idea karmy, ona jest ideą w astrologii Alana Leo absolutnie nadrzędną. Prawda? I stwierdził, że jedyne to, co tłumaczy, prawda, jakby ten bajzel, tą nędzę, jest to, że ludzie po prostu w poprzednich wcieleniach zrobili jakiś bajzel w swoim życiu. Prawda? Dlatego wylądowali teraz w taki, a nie inny sposób. Ale też, prawda, z racji tego, że był modernistą, o dosyć takim, jakbym to powiedziała, no, społecznym zacięciu, to stwierdził, no ale jak oni mogli nie zrobić sobie bajzlu, prawda, jeżeli żyli w warunkach, które urągały godności ludzkiej, w związku z czym nawet jeżeli mieli jakieś dobre cechy swojego charakteru, to nie byli w stanie ich rozwinąć. Prawda? W związku z czym należy pracować nad postępem i zmianą świata, należy pracować nad swoim charakterem, a im więcej ludzi będzie rozumiało swój charakter i wystrzegało się moralnych i etycznych błędów, w tym lepszych wcieleniach urodzą się w kolejnym życiu, w związku z czym suma summarum, nie? I będzie więcej dobrych, tym będzie więcej odrodzonych dobrych w kolejnych życiach, w związku z czym cały świat będzie w jakiś sposób lepszy. Prawda? Więc to jakby co Alan Leo nam proponuje, to proponuje nam astrologię jako pewnego rodzaju program rozwoju społecznego. Prawda? W związku z czym ty nie jesteś tylko i wyłącznie odpowiedzialny za siebie, prawda, w tym jego systemie, tylko również w swoim życiu jesteś odpowiedzialny za to, kim będziesz w następnym życiu, a ponieważ cały czas oddziałujesz na innych ludzi, w związku z czym jesteś również odpowiedzialny za nich. Prawda? Więc nie robisz czegoś dla siebie, tylko robisz to dla innych. I tu pyta się Aga, a czy teraz niby można by zweryfikować, czy miał rację? A niby jak? jak zweryfikujesz, czy ma rację a propos karmy? No nie mamy jeszcze kapsuły czasu, prawda, która pozwoli nam się przenieść, że jakieś tam miejsce, prawda? No ja twierdzę, że świat jest lepszy dzisiaj, niż był w XIX wieku, prawda? Natomiast są tacy, którzy powiedzą, nie, prawda, tu jest fatalnie dzisiaj, w ogóle bez sensu. Rodzina padła, nie? Wszyscy się leczą antybiotykami, prawda? Generalnie lepiej było w XVIII wieku, pani, a w XVI to była bajka, nie? Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że ja mam taki pogląd, prawda, że ogólnie teraz jest lepiej, nie? Ale nie czuję się uprawniona do tego, żeby was na siłę do tego poglądu przekonywać, prawda? Bo każdy może mieć swój pogląd na ten temat, prawda? Jakby my tutaj też musimy pamiętać, że
że w pewien sposób my jako ludzie mamy wpisany w pewne oglądanie historii, prawda, i czasu, mamy wpisany program, że wszystko się zaczyna, ma pewną szczytową fazę swojego rozwoju i się kończy, prawda, kiedyś. I inkorporacja tego do astrologii była domeną astrologii perskiej jako takiej, prawda, która wprowadziła długie cykle planetarne. Prawda? Natomiast Alan Leo i Helena Blavatsky, bo on był bardzo bliskim przyjacielem Heleny, był bardzo bliskim przyjacielem, prawda, jakby całego stowarzyszenia i wszystkich działaczy, którzy tam byli. Więc tak możemy powiedzieć, że Leo jakby twardo wyrażał przekonanie, że ta nowa era zapowiedziana przez Blavatską, czyli era wodnika, wodnik jako prawdziwy człowiek, prawda, w tym jego kontekście astrologicznym występuje, to generalnie, co możemy powiedzieć, to ten dobry, prawda, jakby lepszy świat, on dopiero nastąpi, prawda? Natomiast, prawda, to jest druga połowa wieku XIX, prawda? W związku z czym z jednej strony okres olbrzymich nierówności społecznych, ale z drugiej strony też moment rodzenia się świadomości robotniczej, prawda? Trzeba to powiedzieć, prawda? Olbrzymich napięć społecznych. Kiedy spodziewano się, że za moment łupnie wielka światowa rewolucja, prawda? Więc w pewien sposób towarzystwo teozoficzne obawiało się nadejścia rewolucji, prawda? Która przyniesie krew, prawda? Generalnie problem i być może nową tyranię, i próbowało tym programem duchowym, prawda? Jakby programem walki duchowej zastąpić walkę faktyczną, prawda? Walkę na młoty, siekiery i karabiny. Co w roku 1917, prawda, nastąpiło, prawda, w Rosji, prawda, jako taki. Więc tutaj ten kontekst, prawda, jakby teozofów jest dosyć moim zdaniem ważny, prawda, jakby dla zrozumienia tego, dlaczego, prawda, jakby ta karma, ten program społeczny w astrologii pojawił się w takim, a nie innym momencie, prawda, co dla nas astrologów jest niesłychanie ważne, prawda, ponieważ pokazuje nam, że my nie zajmujemy się tylko i wyłącznie wróżeniem na to, kiedy się zakocham, albo kiedy szef mi zaproponuje podwyżkę, prawda? Albo tym, czy lepiej mi będzie w Warszawie czy w Lizbonie, tylko tak naprawdę narzędzie, którego używamy, jest częścią kultury, prawda? W związku z czym jest przez tą kulturę modyfikowane, ale też na tą kulturę jednocześnie wpływa. Prawda? Więc tak możemy powiedzieć, że my nie jesteśmy gdzieś obok, prawda? Jak niektórzy naukowcy albo niektórzy historycy chcieliby nas widzieć, nie? Że my, nie wiem, prawda, gdzieś tam siedzimy i mamy czapkę z Hogwartu na głowie, nie, po prostu, i generalnie po prostu nie wiem, czym tam się zajmujemy, prawda, jakby ich zdaniem. Nie? Nawet się nie chcę ich pytać, prawda, bo mi szkoda czasu. Więc tak można powiedzieć, prawda, że jakby celem, prawda, organizacji całej, czyli Towarzystwa Teozoficznego, było uniwersalne braterstwo ludzi jako nadejście, przygotowanie do nadejścia nowej ery, prawda? I bardzo, bardzo obawiano się tego, że to nadejście nowej ery nastąpi we krwi, prawda? Nastąpi jakby w totalnym społecznym niepokoju, prawda? Obawiano się tego, że ta nowa era to nie będzie, jakby to powiedzieć, no pieścidełko, nie? Wstęp do niej, to może być jakaś po prostu totalna społeczna masakra, nie? Więc, ale skąd się ta nowa era wzięła, prawda? No uniwersalne braterstwo tak trochę wolnomularstwem pachnie. Wiesz co, raczej Leo, nie mam tutaj wiedzy na temat tego, czy był wolnomularzem, czy nie. Ta, jakby wolnomularstwo i raczej masoni, nie mam tutaj jakiejś szczególnej wiedzy, prawda, jakby na ten temat. W Polsce ruch teozoficzny bardzo mocno był zrośnięty z ruchem masońskim. Prawda? Więc jakby tu w Polsce zdecydowanie tak, prawda? Jakby trzeba by się było zapytać tutaj innych historyków astrologii, prawda? Jakby na ten temat. Nie, jak to jest, prawda? No i właśnie, Joanna, nowa era nadeszła w postaci dwóch wojen światowych, prawda? Jakby dramatycznych. Nie? Więc tak możemy powiedzieć, że. Ale kto przepowiedział nadejście tej nowej ery, prawda? Bo to jest oczywiście zawsze pytanie kluczowe. Otóż duchowi mistrzowie ludzkości, prawda? Czyli pewne byty opiekuńcze albo dusze dawnych mistrzów, z którymi Helena Pietrowna Blavatska łączyła się astralnie i mistrzowie przekazywali jej swoje posłanie. Prawda? Więc jakby byli tutaj takie duchy, prawda, albo dusze, albo jakieś wielkie energie mentalne, które tą ludzkością się opiekują i które dbają o to, żebyśmy przez te wojny, prawda, jakby przez tą pożogę przeszli, prawda, jakby w miarę suchą stopą i nie wybili się wszyscy wzajemnie. I tutaj Ania pisze, że ta idea jest dla niej podobna do nauk Chrystusa. Jak będziesz dobry w życiu doczesnym, to potem w nagrodę pójdziesz do raju. Prawda? No tutaj raczej według Leo
i teozofów, ten raj miał być bezpiecznie i dobrze ułożoną ziemią. Prawda? Albo później miał być wręcz przejściem na życie na innych planetach albo w innych systemach planetarnych. Prawda? Więc jakby tutaj Bławacka miała różne, bo jakby to musicie wiedzieć, że doktryna teozoficzna nie jest zwartą doktryną. Prawda? To raczej jest konglomerat poglądów, prawda? Które przez Bławacką były w różny sposób komentowane, w różny sposób spisywane, w różny sposób też interpretowane. Nie, że to nie jest jakby księga, nie wiem, prawda, Mormonów, nie? Gdzie po prostu ktoś napisał wszystko i proszę macie, tylko raczej po prostu zbiór książek oraz generalnie esejów. Prawda? Ale Bławacka twierdziła, że w pewnym momencie, że życie, że jakby możesz się wcielać na różnych planetach, prawda? I na różnych planetach różne będą te, to życie w różny sposób będzie toczone, prawda? Jakby tutaj Alan Lee uważał, że następną planetą, na której będziemy żyli, to Merkury, prawda? Więc jakby jest to ciekawa, prawda, że tak powiem, historia, że fizycznie przeniesiemy się na Merkurego, kiedy jakby już nie będziemy w stanie żyć na Ziemi z różnych przyczyn. I wręcz jakby Bławacka tutaj uważała, że będzie możliwe życie w innych systemach planetarnych. Leo też tak uważał, prawda? Ponieważ jakby tutaj po raz pierwszy w tej ich koncepcji astrologia nie dotyczy tylko Ziemi i Słońca, prawda? Tutaj gwiazdy stałe traktuje się jako osobne Słońca, czym one rzeczywiście są, prawda? W związku z czym to, że żyjesz na jednej planecie w tym wcieleniu, wcale nie przeszkadza, żebyś w kolejnym wcieleniu żył na innej planecie, prawda? I wręcz różne planety i różne systemy będą przedstawiać sobą różne poziomy rozwoju świadomości, prawda? Co w pewien sposób łączy się z moim prywatnym poglądem, że nasz kawałeczek, prawda, jakby przestrzeni w kosmosie, być może od głównego centrum jest odległy mniej więcej tak jak Radom od Paryża. Nie, nie obrażam Radomia, nie? Możecie wziąć dowolne inne miasto. I może to i dobrze, że gdzieś tam siedzimy na obrzeżach, prawda? Bo z niektórych naszych postępków każdy inteligentny kosmita mógłby się po prostu załamać i zrobić pacefal, prawda, jakby tak zwany, nie? Że już tutaj Aga nawiąże, jakby poczytał komentarze w internetach, to ja nie wiem, prawda, czy po prostu nie kliknąłby nacisku, przycisku delete, nie? Nas wszystkich, albo popatrzył na to, co jesteśmy w stanie zrobić okrutnego innym rasom albo swojej własnej rasie, nie? Ale tak czy owak, prawda, jakby tutaj w tej koncepcji, a Alana Leo, zło najczęściej wynika z tego, że nie dajesz rozwinąć się swojej dobrej naturze, albo okoliczności, w których żyjesz, są materialnie albo społecznie tak podłe, że no nie mogłeś zrobić inaczej. Prawda? A ponieważ urodziłeś się w tych, a nie innych okolicznościach, no to też w pewien sposób sam jesteś sobie winien. Nie? Więc im więcej osób się, że tak powiem, obudzi, prawda? Tym więcej osób się porządnie inkarnuje w przyszłości, a im więcej będzie dobrze inkarnowanych, tym te warunki będą sensowniejsze dla wszystkich. Nie? Zauważcie, prawda? My w ogóle, jak mówimy o reinkarnacji, nie patrzymy na to w taki sposób. Prawda? Zazwyczaj w dzisiejszej astrologii, prawda? Jakby mówi się tak, że mój rozwój jest najważniejszy, żebym ja dobrze inkarnował. Prawda? A tutaj jakby w myśl jego koncepcji płyniemy wszyscy wspólną wielką rzeką bytu. Prawda? I wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, z tymi przeszłymi pokoleniami i przyszłymi pokoleniami również. Ania pyta czy teraz aby nie ma powrotu do tych poglądów? Ja myślę, że w pewien sposób jest powrót do tych poglądów. Prawda? Jakby ta świadomość ekologiczna, świadomość duchowa, która się w bardzo wielu ludziach budzi, ona też troszeczkę jakby jest obudzona przez te idee, prawda? Jakby XIX-wiecznej. Będziemy musieli się do nich odnieść, prawda? I oczywiście tu wilk stepowy Hermana Hesse, tak, też modernisty, prawda, też traktował wizjonersko o polepszeniu społeczeństwa, braterstwie. To był duch czasów, trend intelektualny, tak, prawda, w dużym stopniu tak, prawda. Aczkolwiek wilku stepowym, że tak powiem, dobrze było czasami się też trochę pośmiać, więc, prawda, i kolejny będzie na Wenus, prawda, tu pyta Kati, czy będzie na Wenus. Nie wiem, ale kiedyś, słuchajcie, się tak zastanawiałam z jednym moim kumplem, czy następnym razem udajemy się na Wenus, prawda? Bo stwierdziliśmy, że następnym razem chcielibyśmy na Jowisza, prawda? I oby nie na Plutona. Ale według koncepcji Leo, Jowisz nie jest jeszcze zamieszkały. Ale widzicie, prawda? Jakby, patrzcie, co tutaj się stało, prawda? Jakby planety w tej koncepcji astrologicznej nie stają się nie wiadomo jakimi obiektami, prawda? Które poruszają się po swoich sferach, tylko są planetami równymi Ziemią.
prawda? Czyli Ziemi, czyli można na nich zamieszkać, prawda? Jakby można coś z nimi zrobić. Tutaj ta idea tego, że kiedyś podpływ kosmosu w jakiś sposób będzie możliwy, choć dla Leo raczej jest to albo powrót duchowy, albo przez urodzenie się na tej planecie, w jakiejś cywilizacji, która tam kwitnie, jest jak najbardziej możliwy, prawda? Czyli zobaczcie, tutaj mówimy o w pewien sposób przeniesieniu tej idei kosmologicznej na inne planety jako takie, prawda? Więc w pewien sposób horoskop tutaj no, staje się takim obrazem kosmosu możliwego do zamieszkania, prawda? A nie jakichś zimnych brył, które generalnie gdzieś tam sobie latają w zimnej przestrzeni. I jak najbardziej, Ania, na inną galaktykę też, nie? Aczkolwiek Leo twierdził, że na razie spróbujmy skupić się na tym, gdzie jesteśmy, prawda? Czyli najpierw spróbujmy skupić się na tym, co jest tu i teraz, prawda? I tutaj Alan Leo za młodu, prawda, uwielbiam to zdjęcie Alana Leo, ponieważ jest tutaj totalnie nawiedzony na tym zdjęciu, prawda, jak patrzycie śmiałym wzrokiem, prawda, lekki obłęd, prawda, generalnie w oczach, nie, po prostu włos taki średnio uczesany, prawda, patrzy się w takim, prawda, generalnie amoku jowiszowym, nie? Więc uważam, że jest urocze, prawda? Tak można powiedzieć, poza tym, jak wiecie, lubię lwy zodiakalne, nie? I szalenie mnie bawi ten żar, prawda, z którym jakby lwy, tak, wzrok jakby zobaczył ufolutka, dokładnie jakby ktoś z tej Wenus przyleciał, cudowny jest, prawda, uwielbiam go. I teraz, nie, Kasia, mi się marzą takie loty jak w Star Treku, ale to może w następnym wcieleniu, no, jadę autostopem przez galaktykę, nie, tam jest taki z Jowisza, nie, ten świr główny to on jest po prostu czysty archetyp jowiszowy, więc i tak, słuchajcie, kosmita jowiszowy tam jest. I teraz słuchajcie tak, prawda, i takie główne dzieło, bo Leo napisał tych książek naprawdę całą masę, na następnych zajęciach przygotuję taką bibliografię całą jego, ale Leo napisał tego bardzo dużo i główny tytuł, taki, prawda, jakby na którym najpierw się skupimy, zanim przejdziemy do astrologii ezoterycznej i innych rzeczy, pewnie to nas czeka za parę miesięcy dopiero, to jest Astrologia dla wszystkich, prawda? Czyli dzieło pod tytułem Astrology for All, wydane od roku 1899, wcześniej też, prawda? Jakby były wydania w pismach Alana Leo. I tak można powiedzieć, prawda, że jakby tak pisze Leo o tym. Prawda? O tym, co zamierza zrobić, prawda? Że w obecnej pracy autor podejmuje ostateczną, definitywną, prawda? Jakby rozprawia się ze wszystkimi teoriami, prawda? Poprzednimi, próbę dotarcia do rzeszy gorliwych i myślących poszukiwaczy prawdy, czyli widzicie, Słońce z Jowiszem, nie interesuje go jedna tam, prawda? Generalnie, nie wiem, Katie, albo jedna Ann, albo jedna Joanna, sorry dziewczyny, tylko wszyscy razem, prawda? Całe 52 osoby, które tutaj jesteśmy dzisiaj. To wszystkich, to go interesuje, do rzeszy gorliwych i myślących poszukiwaczy prawdy, których liczba stale wzrasta, czyli nie czujemy się wyobcowani, bo jest nas coraz więcej, a szczególnie zwraca się do tych, którzy pragną ukazania w praktyce powszechnego przekonania, że mądry władca stoi za wszystkimi przejawami życia, wpływa na ludzkość i kieruje ją ku ostatecznemu tysiącleciu, którego celem jest doskonałość. I ten mądry władca, prawda, to jakby w tej koncepcji teozoficznej jest jedyny Bóg, ale ten Bóg, prawda, jakby nie do końca jest tutaj takim Bogiem osobowym, prawda, tylko jest myślą, logosem, światłem, prawda, pewną siłą życia, która przenika cały kosmos, która spaja cały kosmos i w której i dzięki której, dla której i przez którą żyjemy, prawda, czyli jakby w tej koncepcji Leo my jesteśmy w środku wielkiego kosmicznego boskiego organizmu, prawda, który napędzany jest według programu, który z tej właśnie istoty, która tym wszystkim i tymi wszystkimi połączeniami i nami też w pewien sposób jest napędzana, prawda? Więc jakby jest tu pewien program, prawda? Jakby jest intelekt, który tym wszystkim, jakby to powiedzieć, słuchajcie, rządzi, prawda? I kim jest ten władca? Jest to The Supreme One, prawda? Universal Spirit i The Logos of the Solar System, prawda? Najwyższy, jedyny i uniwersalny duch. Logos, czyli w pewien sposób duch, myśl systemu słonecznego, prawda? Który oczywiście łączy się z logosem całego świata, którego też jest częścią, prawda? Więc jakby widzimy, prawda, tutaj Kati, te, prawda, jakby inne planety w tym momencie rządzone, prawda, przez tego logosa, już nie wydają się tak odległe, prawda? Tu kosmos jest żywy, prawda? Znowu mamy tutaj powrót do idei żywego kosmosu. I teraz definicja astrologii według Alana Leo, prawda? Jakby astrologia jest nauką, której celem jest wyjaśnienie, prawda, jakby udostępnienie
praw rządzącym wszystkim. Prawda? Czyli astrologia jest nauką, jakby to powiedzieć, totalną, niewywrotną. Prawda? Jakby dzięki astrologii możesz wyjaśnić wszystko. Prawda? Od tego, dlaczego ci mleko dzisiaj rano wykipiało, do generalnie tego, jak do tych obcych galaktyk i kiedy, prawda, moglibyśmy polecieć. Prawda? Natomiast jak możemy ją poznać? Tylko i wyłącznie jest to nauka doświadczalna. Możemy poznać ją przez doświadczenie, prawda? Przez poczucie jej praw i zasad na tym właśnie mleku, prawda? Jakby naszym organizmie, naszym codziennym życiu. Prawda? Kiedy zastosujemy ją do swojego życia, będziemy w stanie przenieść, prawda, astrologię na prawa, które rządzą większymi grupami ludzi. Prawda? W związku z czym w pewien sposób jakby wiedza jest totalna, ale poznawalna tylko i wyłącznie przez doświadczenie. Ponieważ ten moment, w którym Alan Leo zaczyna, prawda, jakby swoją astrologiczną pracę, swoje wielkie dzieło, jak tutaj pisze, aktualnie stare tradycje zaginęły lub zostały tak zepsute i zniekształcone, że astrologii nie można już nazwać nauką, lecz nędzną formą wróżenia. Prawda? Z czym on, Lew, prawda, z Saturnem na ascendencie, który chce być poważany i szanowany, absolutnie się z takim poglądem zgodzić nie może. Nie? Więc dlaczego stare tradycje zaginęły? Prawda? Jakby to wiemy z innych wykładów i z własnej wiedzy, prawda, że w momencie, kiedy ta kosmologia, prawda, jakby arystotelejska, ten układ świata, prawda, się niestety wziął i rozwalił, no to astrologia troszeczkę znalazła się w trudnej sytuacji. Prawda, że nie powiem tego inaczej. Prawda? Dlaczego? Nagle okazało się, że kosmos wygląda inaczej, niż wszyscy sądzili, że wygląda. Z nielicznymi wyjątkami, które od razu wiedziały, jak wygląda. Prawda? Żeby nie było, że nie wiemy tego. Odkrycie nowych planet, prawda? Czyli przede wszystkim Urana i Neptuna, rozwaliło totalnie system starych władz astrologicznych. Prawda? Okazało się, że są nowe obiekty i mogą być one dodane do systemu. Prawda? Zanim my, astrologowie, nauczyliśmy się je traktować jako po prostu rozszerzenie systemu na zjawiska społeczne, których nie było, prawda, jakby kiedy astrologia powstawała, no minęło trochę czasu. Prawda? Nie obyło się to bez starć i nie obyło się to bez wielu załamań psychicznych, nie? Że jest tak, a nie inaczej. Więc jakby astrologia, która nie miała poważania przez Alana Leo, musi zostać znowu podniesiona do należnej jej rangi, prawda? A podniesienie jej do należnej jej rangi, no musi przede wszystkim znowu ją sprzęc, prawda? Jakby spleść z aktualnym stanem wiedzy, prawda? Na temat kosmosu i generalnie innych zjawisk. Dopóki się tak nie stanie, będzie ona dalej nędzną formą wróżenia. Jak przywrócić znaczenie astrologii? Poprzez naukę odczytywania jej symboli oraz oczyszczenie jej z elementów astrologii horarnej. Prawda? Jakby o co tutaj chodzi, prawda? Jakby Alanowi Leo. No chodzi o takie sytuacje, które zdarzają się i teraz, nie? Że pisze mi ktoś na forum albo w mailu: Pani Miłko, bo ja się właśnie zaczęłam zajmować astrologią i ja tutaj zobaczyłam, że ja mam Merkurego w retro i ja przeczytam na jakiejś stronie, że ja jestem tępa, nie? Albo tam mój syn jest tępy, albo nie wiem, prawda? Narzeczony jest tępy, nie? Co pani na to, nie? No ja mogę jak Alan Leo wtedy odpowiedzieć, prawda? Astrologia horarna służy do astrologii horarnej, do zadawania pytań i tam Merkury w retrogradacji ma swój piedestalik, na którym raz na jakiś czas może z powrotem usiąść, prawda? Natomiast w astrologii urodzeniowej nie wszystko ze starych książek powinno być stosowane i literalnie przekładane, nie? I Leo tutaj troszeczkę do tego uderzał w tym stwierdzeniu. I twierdzi, że prawda o astrologii została zachowana w symbolice, prawda? Czyli musimy wrócić do studiowania zodiaku. A symbole są tak proste, że każdy może je odczytać, prawda? Tak jak każdy umie biegać, tak każdy umie odczytywać symbole. I nadszedł czas, aby ponownie ujawnić ich znaczenie, które tak długo było ukryte w kole, krzyżu i gwieździe, prawda? Czyli tych podstawowych jakby składnikach symboli planetarnych, które Alan Leo potem będzie rozwijał w swoich następnych dziełach, prawda? Co znaczy, że, prawda, jakby symbol tu, albo glif planety Wenus wygląda tak, a nie inaczej, a Marsa tak, a nie inaczej, prawda? On niestety tutaj chyba nie wiedział, prawda, że dopiero w średniowieczu symbole planet zostały przypisane do planet, prawda? Więc jakby uważał, że Chaldejczycy, prawda, i inni mieli tak samo. Nie, no ale nie wszystko zawsze musimy wiedzieć, prawda? Jakby my, astrologowie, też wielu rzeczy z naszej historii dowiadujemy się dopiero teraz, nie? I dobry astrolog potrafi zmienić pogląd, prawda? Jeżeli dowie się czegoś nowego, nie? Tak przynajmniej przekazał mi kiedyś Rob Hent, prawda? Że to jest taka nauka dla każdego, nie? Kto zajmuje się astrologią. Nie bój się zmienić poglądu.
I teraz cele astrologii według Alana Lio to poznanie siebie jako przygotowanie do następnego lepszego wcielenia. Prawda? Nie wkurzam się, bo wiem, że to będzie miało konsekwencje w przyszłości. Ale co to znaczy poznać siebie? To znaczy być indywidualnością. Prawda? Znaleźć swoją prawdziwą, jasną, słoneczną naturę i odróżnić jej znaczenie od tego, co mogą wskazywać inne tropy w Twoim horoskopie. Prawda? Więc jakby to faworyzowanie Słońca oznacza tutaj odkrycie Twojej prawdziwej natury. Twojej w pewien sposób nie codziennej duszy, ale Twojego ducha, prawda, jako takiego. I w pewien sposób proces indywiduacji, o którym pisał kilka lat później Carl Gustav Jung, jest bardzo podobny do tego, co proponował Alan Lio. Prawda? Na następnych zajęciach będziemy się tym głębiej zajmować. Nie? Dzisiaj mamy zajawkę. Wymiar praktyczny, prawda? Jakby celu astrologicznego jest taki, że trudne aspekty w Twoim horoskopie, czyli to, co byśmy powiedzieli o Jesus, nie? Po prostu, co ja tutaj widzę, prawda? Mars, kwadrat, Saturn, nie? Po prostu, rany boskie, Słońce w 12, nie? Po prostu, Merkury w 8, nie? Koniec świata, nie? Idę, prawda? Po prostu rzucam tą astrologię całą, bo mnie dołuje, prawda? Więc jakby trudne aspekty z Twoim aktualnym horoskopie są wynikiem karmy z poprzednich wcieleń, prawda? Czyli jakby to badanie karmy u Lio nie wiąże się z takim badaniem tego, kim byłam w poprzednim wcieleniu, prawda? No bo my wiemy, że w poprzednim wcieleniu połowa narodu była Kleopatrą, prawda? Druga połowa była Napoleonem, a trzecia połowa nie wiem co, ale wszyscy byli kapłankami albo druidami, nie? Natomiast chłopem pańszczyźnianym na Mazowszu to nikt nie był, nie? Albo mało kto, prawda? Jakby ma takie hardkorowe sesje regresyjne, nie? Tak bym to ujęła, nie? Prawda? Wiemy, że tych pańszczyźnianych było więcej, nie? Niż tam hrabini, nie? W karocce. Więc więc Lio jakby nie był skoncentrowany na tym szukaniu pytania, o tej, czy odpowiedzi na pytanie, kim byłem, prawda? Albo w jakich czasach żyłem, prawda? Tylko bardziej jest skupiony na wymiarze praktycznym, czyli jeżeli masz tą kwadraturę Marsa z Saturnem, to ona może ci pokazać, jaki rodzaj zła popełniłeś w poprzednim wcieleniu. Prawda? Czyli jeżeli masz na przykład, no już się przypięłam do tej kwadratury Marsa z Saturnem, to tym złem, który uczyniłeś, mogło być z jednej strony zaniechanie, prawda? Że mogłeś coś zrobić, ale cię ścięło Saturnem. Prawda? Z drugiej strony okrucieństwo, prawda? Jako takie. Jeżeli trudnym aspektem twojego horoskopu jest, nie wiem, prawda, księżyc w kwadraturze do Jowisza, to może po prostu zjadłeś ostatniego prosiaka we wsi sam, nie? I uczyniłeś to w grudniu, nie? W wyniku czego wszyscy wymarli do marca, prawda? Więc prawda, jakby nie zostawił po sobie takich prostych opisów, prawda? Które tutaj chcielibyśmy oczywiście zaraz mieć, nie? No bo każdy zaraz pyta, a ja? Nie, no niestety trzeba sobie pomedytować trochę nad swoim własnym horoskopem, nie? Ale popatrzeć, jakie błędy, prawda? Jakby możesz popełniać ponownie, bo już je kiedyś popełniłeś, więc musisz bardzo, bardzo mocno tego unikać, nie? Więc Kasia, która ma Słońce z Marsem w kwadraturze do Saturna z Uranem, no co mogła zrobić w poprzednim wcieleniu, Kasiu? Mając Słońce z Marsem w kwadraturze do Saturna z Uranem, nie? Ja to sobie już mogę wyobrazić 5 scenariuszy, nie? Nie powiem ci, który jest właściwy. Co mogła zrobić Kasia, nie? Ja widzę Kasię, prawda? Jak siedzi na czele armii, prawda? Albo Plutonu i mówi rozstrzelać wszystkich. Nie pędzi ziemi, prawda? Spalić ich, prawda? Więc, prawda? Jakby widzicie, prawda? Tak to możemy zinterpretować. Albo nie wiem, prawda? Latała jako matka, nie szóstki dzieci i po prostu wszystkich tłukła pasem, nie? Więc no, prawda? No widzicie, prawda? Jakby my tu, ale to nie ma pytania, prawda? Czy byłeś, nie? Egzekutorem w obozie, dowódcą Plutonu, prawda? Generalnie wściekłą matką, nie? Czy tam, nie wiem, prawda? Byłaś myśliwym i szlachtowałaś wszystko, co tam ci wpadło, nie? Pod rękę. Tylko bardziej tutaj chodzi o to, jakie emocje, prawda? Generalnie to wywoływało. Jakiego rodzaju emocji i cech psychicznych, prawda? Będzie trzeba w pewien sposób unikać, nie? Bo zobaczcie, te dobre aspekty, prawda? I tu Kasia ma sympatyczny trygon księżyca z Jowiszem, mogą pokazywać, w jaki sposób możesz się dobrze rozwijać, prawda? Ale my wiemy jako astrologowie, że
zawsze musimy zwrócić uwagę na aspekty trudne, prawda? Bo one nam pokażą, gdzie jest możliwa dziura, gdzie jest słabe ogniwo, na czym możemy się przewrócić. Nie? Więc to, że masz trygon księżyca z Jowiszem, może spowodować, że umiesz być miła albo odpuścić, prawda? Bo samo Słońce z Marsem raczej nie służy odpuszczaniu, nie tylko w period, nie? Prawda? Nie, no właśnie, Joanno, dokładnie, to tak, wszyscy byli w opozycji, nie? Wszyscy byli w opozycji, nie? Prawda? Zawsze, nie? Po prostu, nikt się z żadnym reżimem nigdy nie zgadza, nie? I teraz tak można powiedzieć, więc społeczny program astrologii, jeśli wszyscy będą, wcielą się w kogoś lepszego i będą ewoluować, prawda, jakby w coś lepszego, już w tym życiu możesz ewoluować w kogoś lepszego, rozwijając tą swoją individuality, to później świat będzie lepszym miejscem do życia. No i dzięki temu astrolog kim jest? Prawda? Astrolog nie jest wróżbitą. Prawda? Astrolog nie służy odpowiadaniu na głupie pytania. Prawda? Tylko astrolog ma misję. A, widzicie. Prawda? Astrolog ma cel. Prawda? Celem astrologia jest zbawienie świata. Prawda? Dostarczenie tej wiedzy, prawda? Którą posiadł innym ludziom. Nie? Więc lew przynosi nam tutaj wejście generalnie w pewien no, świat idei, prawda, który niesiemy. Więc ta nasza pozycja, prawda, jako astrologów, tutaj zdecydowanie no, jest inną pozycją, niż generalnie nas wszyscy widzą, prawda? Nie wiem, ile razy w życiu znieśliście pytanie, bo jak już mam swoje lata, nie, to ja już trochę okrzepłam, prawda? Ale to po prostu ilość kulturalnych ludzi, która potrafi się mnie zapytać, kiedy widzi mnie po raz pierwszy albo drugi w życiu na przyjęciu, a to pani się takimi ściemami zajmuje, nie? A to takimi głupotami się pani zajmuje, prawda? Czy ja się kogoś pytam, prawda? Czy pan się głupotami zajmuje i ile pan za to bierze, nie? Ja się nie pytam, ale mnie wszyscy mają prawo się zapytać, bo nasz zawód no nie jest zawodem, jakby to powiedzieć, pierwszego wyboru, nie dla naszych dzieci, raczej poważania społecznego za dużego nie mieliśmy i nie mamy. I Alana Leo jako lwa bardzo to irytowała, nie? Więc jakby chciał tutaj tej zmiany pozycji, prawda? I teraz według Leo astrologia skąd pochodzi? Nie skąd się wzięła astrologia? Jest przede wszystkim wiedzą objawioną. Prawda? Czyli to nie jest tak, że wymyślił ją sobie jakiś prawda, konkretny Egipcjanin, Chaldejczyk, prawda, czy Grek, albo cała trójka razem, prawda, siedząca gdzieś w jakiejś starożytnej restauracji, prawda, i opowiadająca sobie różne swoje przemyślenia na temat świata. Tylko astrologia jest wiedzą objawioną, prawda? Przez tych właśnie duchowych mistrzów, którzy dbają o to, żebyśmy się w jakiś sensowny sposób rozwijali. Jest wiedzą, która odpowiada swoim czasom, prawda? Czyli w takich czasach, w jakich żyjemy, no tyle wiedzy, że tak powiem, będzie nam dostępne, prawda? W związku z czym astrolog musi nadążać za rozwojem aktualnej wiedzy naukowej, prawda? Jakby nie możesz udawać, że nie ma, prawda? Jakby tego wszystkiego. Ponieważ astrologia jest nauką, może być nauką w nowoczesnym rozumieniu tego słowa i pewnego dnia Leo był przekonany, że nauką będzie. Nie? Tu się niestety pomylił, ponieważ paradygmat naukowy, w jakim aktualnie się znajdujemy, no nie dopuszcza takiej możliwości, ale jak wiemy już paradygmaty się mogą zmieniać. Prawda? I z jednego astrologia wypadła, a może do drugiego jakoś tam cudem wpadnie. Nie? I astrolog jest przewodnikiem na drodze do rozwoju. Prawda? Ma to posłannictwo nauczania, i posłannictwo popularyzowania. I tutaj oczywiście krytycy powiedzą tak, a popularyzował, nie, a kaska płynęła, prawda? A Leo powiedziałby tak, no ale tanio brałem, prawda? Więc tutaj mamy taki, prawda, zawsze rys, który i dzisiaj też wszystkich spotyka, prawda? Czy astrolog powinien zarabiać kasę, czy nie powinien zarabiać kasy, prawda? I nie wiem, prawda, odpowiadać na te wszystkie pytania 24 na dobę, prawda, generalnie zanim po prostu nie padnie z wyczerpania, nie? A potem zapyta się, no to proszę zostawić, co pan uważa i dostanie 5 zyla, nie? No doktor Judym po prostu, prawda? Powinien to być. Ale sam Leo, tak jak powiedziałam, słuchajcie, no jakby ta masowość, prawda? Jakby tej jego fabryki horoskopów spowodowała też, że nie było bardzo drogo, nie? Bo było masowo. Zauważcie, słuchajcie, że on jest naprawdę prekursorem programów astrologicznych, prawda, jako takich, masowej wysyłki horoskopów. Leo bardzo sprytnie, łatwo wykorzystywał nowe media i przemiany w nowoczesnych mediach do popularyzowania i szerzenia astrologii, prawda, więc jakby on widział nowy kanał, prawda, jakby przekazu, to bez żadnego problemu w to wchodził, prawda. Więc ciągle zakładał organizacje, prawda, zakładał jakieś kolejne pisma, publikował, prawda, jakby pisał. Ja
próbowałam sobie kiedyś wyobrazić, co by się stało, gdyby Alan Leo zobaczył internet. Prawda? Ja myślę, że wiecie, 5 dni, prawda, i po prostu byłby jakiś pomysł, na który jeszcze żeśmy wszyscy nie wpadli. Nie? Prawda, tu Joanna pisze, że teraz jest za darmo na internetach, taniej się nie da. Nie wiem, czy byłby Alan Leo zadowolony z tego, co by zobaczył w internetach. Prawda? Tak samo jak zapewne nie byłby zadowolony z tego, w jaki sposób ta jego wielka spuścizna została zapamiętana w mainstreamie astrologicznym, prawda? Ponieważ przede wszystkim zapamiętano mu te opisy, nie? A te wszystkie tutaj mądrości, nie? Które starałam się wam przekazać, no nie zostały zapamiętane, prawda? Kim Farnell o nich pamięta i generalnie profesor Kempion, nie? Więc i ja próbuję, prawda? Ale że tak powiem, większego grona nie ma. Nie? I teraz tak można powiedzieć, słuchajcie, dlaczego Słońce, prawda, jakby wybrał, a nie gwiazdę, prawda? O tym troszeczkę mówiliśmy, prawda? I tutaj mamy cytat z astrologii jako takiej, że wszechświat zawiera nieskończoną liczbę układów słonecznych, z których każdy jest mniej lub bardziej wspaniały od naszego. Czyli widzicie, może być gorzej. Gdy zdamy sobie z tego sprawę, nasz wzrok musi sięgać dalej, umysł się rozszerzyć, a serca napełnić zdumieniem i czcią dla tej najwyższej i nierozpoznawalnej siły, która jest pierwotną przyczyną chwały wypełniającej przestrzeń i która utrzymuje wszystko w wielkiej całości. Jednak żadna ilość spekulacji dotyczących innych układów słonecznych nie może ujawnić prawdziwego stanu rzeczy w szerokiej przestrzeni niebios. Dlatego na naszym obecnym etapie korzystniej jest skupić uwagę na układzie słonecznym, którego jesteśmy częścią, i chwilowo pozostawić gwiazdy stałe z ich ogromnymi odległościami i wielkościami poza zasięgiem naszych rozważań. Nie? Więc jakby jest to możliwe, ale na razie Leo mówi, tu jesteśmy skoncentrowani na tym, co jest tu i teraz. I teraz jakby Leo uważa, że astrologowie zawsze wiedzieli, że Słońce jest w centrum. Powiedzieli, prawda? Pierwsze zdanie Wettiusa Valensa, astrologii, prawda? Jakby Al-Biruni, Introduction to the Elements of Astrology, prawda? Też mamy tam taki pasaż, prawda? Dotyczący tego, że to Słońce jest w centrum, prawda? Ale jakby astrologowie zawsze o tym wiedzieli, dla Leo to jest obojętne, on nie sięga do tamtych tekstów, bo nie miał jak ich poznać, nie? I z tego chwalebnego ciała, czyli Słońca, promieniły światło, które oświetla cały system i nie może być wspanialszej koncepcji Boga niż ideologosa, który podtrzymuje cały swój wszechświat przez jego manifestacje. W nim żyjemy, w nim się poruszamy, w nim mamy nasze istnienie. I wszystkie wąskie i bigoteryjne koncepcje religii muszą zblednąć, gdy uświadomimy sobie, że Słońce jest światłem i życiem całego systemu. Prawda? I teraz popatrzcie, nie? Więc tak jak żeśmy tutaj sobie powiedzieli na wstępie, jest to nowy sposób pisania o astrologii. Prawda? Te dwa fragmenty tutaj wybrane są sprzęgnięciem astrologii z wiedzą kosmologiczną. Prawda? Więc jest to absolutnie olbrzymia zmiana. Ale są też zagadki, jak żeśmy to już sobie też powiedzieli na początku, ponieważ, tak pisze Leo, rok 1899, wokół Słońca krąży więc kilka planet. Pierwsza z nich o nazwie Wulkan nie została jeszcze odkryta przez astronomów. Nie? Czyli oprócz tej wiedzy oficjalnej mamy jeszcze tą wiedzę, którą ci mistrzowie duchowi w swoich objawieniach przekazują. O Merkury, tak pisze, warto zauważyć, że planeta ta jest przeznaczona na przyszły dom fizyczny dla większości naszej ludzkości. Merkury należy do naszego łańcucha światów, prawda? Jakby po których w tym łańcuchu ewolucji my się przemieszczamy, w tym karmicznym łańcuchu, prawda? Jakby my idziemy przez te kolejne planety. O Wenus. Od tych bardziej zaawansowanych dowiadujemy się, że jest ona zamieszkana, a jej ludzkość osiągnęła bardzo wysoki stopień doskonałości. Każda planeta jest światem fizycznym dla celów ewolucji. Nie? Czyli mamy tu już takie duchowe science fiction bardzo ciekawe. Nie? Może tak jest na Wenus. Nie zauważcie, że to też jest hinduska teoria, prawda? Że i na Wenus się dużo dzieje, i na Księżycu się dużo dzieje, tylko my po prostu nie jesteśmy w stanie tego dostrzec, prawda? Ponieważ jesteśmy na takim etapie rozwoju, że odpowiednie, jakby to powiedzieć, a organy naszej percepcji, również w naszym ciele, jeszcze się nie otworzyły, prawda? Więc jakby ten progres, prawda, modernistyczny, on tutaj cały czas gdzieś w tle nam towarzyszy. Nie? Więc tak można powiedzieć, że o Księżycu. Księżyc może być nazywany Matką Ziemi, ponieważ całe życie, które kiedyś tam istniało, wraz z jego wodą i atmosferą zostało ściągnięte przez Ziemię. Księżyc jest fizycznym globem w przeszłym łańcuchu światów związanych z naszą ewolucją.
Natomiast Mars i Jowisz aktualnie, według aktualnie, czyli na rok 1899, przypominam, są niezamieszkałe, prawda? Asteroidy, czyli Ceres, Juno, prawda, są budulcem kolejnego systemu planetarnego. Jak to ma się odbyć, tego nie tłumaczy. A za Neptunem są dwie planety, które są jeszcze nierozpoznane. Ja przypominam, że Leo umarł w roku 1917, a więc przed odkryciem planety Pluton. Tak? Ale już tutaj uważał, że za Neptunem są dwie, których generalnie jeszcze żeśmy nie rozpoznali. To, słuchajcie, kosmologia w Alanie Leo po prostu jest niesamowity, jest ten wątek. Więc jak sobie teraz popatrzycie na nasz horoskop, prawda, to widzimy, że horoskop i takie trywialne wydawałoby się stwierdzenie, prawda, że horoskop jest kosmiczną mapą, no trochę zmienia swój wymiar, prawda? Bo w tym momencie, kiedy patrzysz na planety w tym horoskopie, to one mogą być twoim portalem, prawda, twoją bramą, twoją ścieżką do innych rzeczywistości planetarnych w przyszłości, prawda? W pewien sposób jakby możesz wyemanować z tego horoskopu i w przyszłości, prawda, w przyszłości my nie wiemy, w którym kierunku czas tak naprawdę płynie, doświadczyć zupełnie, jakby to powiedzieć, innych wymiarów rzeczywistości, prawda? Bo zobaczcie, ta koncepcja działania astrologii odbywa się tutaj w taki sposób, który no, od astrologii renesansowej, prawda, jakby był w tłumaczeniu tego, jak astrologia działa obecny, czyli Słońce daje światło planetom, planety w aspektach dzielą się światłem odbitym od Słońca, znaki zodiaku modyfikują działanie planet, natomiast ty jesteś w centrum mapy i nosisz w sobie cały wszechświat, którego jednocześnie jesteś częścią, prawda, więc wszechświat jest również noszony w tobie. Prawda? W związku z czym nie ma takiej opcji, że jesteś niepotrzebny, prawda? Że urodziłeś się nie wiadomo po co, nie? Że w ogóle jesteś nieważnym robaczkiem, prawda? Generalnie i po prostu stoisz z koszykiem w Lidlu i po prostu zastanawiasz się nad sensem swojego życia. Prawda? Ma sens to, że stoisz z tym koszykiem w tym momencie, a nie w innym. Nie? Widzicie, pełną gębą mamy tu modernizm, program społeczny, prawda? Pewnego rodzaju chęć dostrzeżenia w tym jakiegoś sensu, prawda? Do czego to wszystko będzie zmierzać. Nie? Więc widzicie, prawda, lew, ogień w tym jego horoskopie urodzeniowym i w pewien sposób też jakiś taki niezabity optymizm, który do Słońca z Jowiszem na ogół jest przypisywany. Nie? I teraz, kiedy popatrzymy sobie dalej, prawda, bo jakby to dzisiaj, prawda, to co mieliśmy, to mamy wstęp, prawda, jakby do całych tych jego koncepcji, po to, żebyśmy potem nie musieli w kole Macieju do tego wracać, albo żebyśmy mogli wracać do tego, dodając nowe konteksty. Prawda? I pokazując, w jaki sposób te koncepcje Leo będą się łączyć z innymi możliwymi wytłumaczeniami. Ale przede wszystkim jakby Słońce w tym jego układzie wyobraża ducha, prawda? Natomiast Księżyc wyobraża duszę, ale jest też odpowiedzialny za materię. Prawda? Czyli Księżyc odpowiada za twój charakter, prawda? Za formę, w jakiej egzystujesz, natomiast za twoją indywidualność, za to, jaki duch cię napędza, prawda, odpowiada Słońce. Czyli w momencie, kiedy masz w swoim horoskopie trudne aspekty pomiędzy Słońcem i Księżycem, prawda, to można powiedzieć, że przedstawia to sobą pewien fundamentalny konflikt, prawda, którego w swoim życiu będziesz doświadczać, prawda, i który na początku swojej interpretacji astrologicznej będziesz musiał rozwiązać, prawda, ponieważ odbieramy codzienne życie przez Księżyc, prawda? Działamy poprzez Księżyc i ten znak zodiaku, w którym mamy Księżyc, na ogół pokazuje nasze podejście do materialnej rzeczywistości, prawda? W związku z czym nie patrzymy ku Słońcu i nie rozwijamy tych cech charakteru, które pochodzą z nieśmiertelnego logosu, prawda? Tak bym to pokrótce ujęła, prawda? Czyli w pewien sposób musisz wykonać proces odwrotu od Księżyca do Słońca w swoim horoskopie. Prawda? Jednocześnie nie tracąc, prawda, pozytywnej interpretacji Księżyca. Więc w pewien sposób Słońce to jest duch i ojciec. Prawda? Księżyc to jest dusza i matka. Prawda? Słońce jest zasadą konstruktywną, dającą ci energię twórczą, natomiast Księżyc będzie pokazywać, jakie masz fizyczne możliwości zrobienia czegoś z tą energią. Prawda? Bo jak nie wiem, prawda, nie masz rączki, to obrazu nie namalujesz, prawda? Chyba że nowoczesna technika ci aktualnie na to pozwoli, ale musisz na to wpaść, prawda? Słońcem w swoim horoskopie. I tak można powiedzieć, prawda,
że dla Leo ten rozwój cech słonecznych jest absolutnym priorytetem i to nazywa osiąganiem swojej individuality, prawda? Swojej indywidualności, prawda? Ponieważ my, rodząc się, zapominamy o tym, nie wiemy tego, prawda? A jeżeli to odkryjemy, wtedy oświetlimy, zilluminujemy cały nasz horoskop, prawda? Więc taka koncepcja bardzo, bardzo rozwojowa, prawda? Jakby widzicie, tu horoskop w ogóle nie służy do wróżenia, prawda? I to, co jest tym głównym posłannictwem astrologii psychologicznej, czyli odkrywanie siebie i rozwój, jest zapisane w Astrology for All, prawda? I Alan Leo jako jeden z pierwszych coś takiego zrobił, nie? Jak się ktoś urodził na nowiu, to ma to wszystko posklejane, nie? Więc może to być mu trudniej porozlepiać, nie? Może mu się czasami mylić, nie? A może po prostu będzie mu czasami łatwiej, czasami trudniej, nie? Zajmiemy się tym na kolejnych zajęciach, bo sobie rozkminimy te podziały, prawda, jakby według Alana Leo. I tak można powiedzieć, słuchajcie, że ta indywidualność, prawda, ta świadomość tego, ona tworzy jednostkę, prawda, która indywidualizuje specjalny promień wielkiej wszechświadomości, prawda? Czyli to, co potem Jung nazywa archetypami, prawda, innymi rzeczami, tutaj jest tą wielką świadomością, która może się dzielić na odrębne promienie. I w ten sposób poznaje siebie jako ja, jako ego. Nie? Tutaj to ego, prawda, jakby u Alana Leo, to nie jest to, co teraz, nie, że masz duże ego, idź paskudniku i chwali pięto, prawda? Tylko ego jest tutaj tym, czym naprawdę ty jesteś. Prawda? Jest trochę inne znaczenie tego terminu. I przede wszystkim ta indywidualność twoja wymagała wielu wcieleń, wielu żyć, wielu okresów czasu, ale wspólna praca tych wszystkich ludzi, tych indywidualności, składa się na budowanie świadomości świata jako takiego, prawda? Więc my w pewien sposób, będąc w tym Bogu, budujemy jego świadomość i on odkrywa swoją świadomość poprzez nas, prawda? I potencjalnie, jak pisał Leo, jesteśmy synami Boga, iskrą z wielkiego płomienia, jesteśmy wysłani z piersi, prawda, jakby z serca Ojca, aby stać się podobnymi do Niego. Prawda? Więc każdy z nas ma nabyć określoną samoświadomość, ale też utrzymywać oddzielne centrum, nie rozpuścić się w tym strumieniu, ponieważ dzięki temu, że jesteś samoświadomy, siebie świadomy, możesz przejawiać indywidualne siły twórcze, czyli świat może się rozwijać, prawda? Więc i pomagają w tym oczywiście te wielkie istoty, prawda, które natchnęły Błavacką i jednocześnie natchnęły samego Leo, prawda, jako takiego. Więc to jest zrąb teorii, prawda, ponieważ jak w praktyce to wszystko interpretować, będziemy się zajmować na kolejnych zajęciach. Ale zanim sobie do tych kolejnych zajęć przejdziemy, to mamy jeszcze, widzę, parę minut, nie? Bo za chwilę będziemy musieli kończyć, bo za chwilę zaczynają nam się warsztaty ewaluacyjne w Warszawskiej Szkole Astrologii, ale jakby znaki zodiaku, prawda? Bo zawsze następuje pytanie, to czym są w takim razie znaki zodiaku? Więc przede wszystkim Leo uczula, nie mylimy znaków zodiaku z konstelacjami, prawda? Jakby z gwiazdozbiorami. Każdy znak zodiaku ma swojego pana lub władcę, który wywiera wpływ na znak, prawda? Czyli Leo w pewien sposób wywodzi znaczenia znaków zodiaku z rocznego cyklu, prawda? Jakby słońca w określonym znaku zodiaku, czyli kiedy słońce wschodzi do barana, jest wiosna, prawda? Więc baran jest pierwszy, początek gorący, ale jednocześnie wywodzi jego charakter z tego, że baran jest władztwem Marsa. Prawda? Słońce w znaku wskazuje na indywidualny charakter, księżyc w znaku na osobowość, prawda? Czyli więc cały czas w tej teorii Leo będziemy mieli zderzenie między indywidual a personality. Ale to są dwie części jednej całości. To jakby nie możemy o tym zapominać. I teraz to, jakby za co Leo jest pamiętany, to są te opisy znaków zodiaku, tak? Które oczywiście w astrologii wcześniejszej też były, prawda? Bo jak otworzymy sobie wszystkie dzieła, znaki zodiaku muszą być opisane, ale u Alana Leo tak mocno wybite są cechy psychiczne, prawda? Jakby ten opis cech psychicznych dominuje nad cechami fizycznymi, prawda? I to jest kolejna zmiana, która pokazuje nam, że astrologia zaczyna interesować się wnętrzem człowieka, a nie tym, co mu się przydarzy, prawda? I przykładowy opis barana. Znak ten rządzi głową i twarzą, stąd świadomość, widzicie? Świadomość tworząca charakter jednostki barana, prawda?
Już mamy tutaj ten promień, prawda, jakby energii, który ze wszystkich promieni i kolorów tęczy w świetle słonecznym rozszczepił się na poszczególne kolory, więc mamy tego czerwonego barana. Zawsze będzie wyrażać się przez głowę, no, rodzimy się z głową do przodu. Znak ten zaczyna trygon ognisty i należy do znaków kardynalnych. Osoby urodzone pod rządami tego znaku zawsze patrzą w przyszłość, są liderami, pionierami zaawansowanej myśli. Mają wielką energię umysłową, ale są skłonne do bycia bardzo upartymi i impulsywnymi. Mogą patrzeć w przyszłość i przewidywać wydarzenia z niezwykłą jasnością wizji. A więc mamy cechy, widzicie? Mamy opis cech psychicznych. Nie? I nawet jak coś jest źle, to taka jest kanapeczka. Nie, że to plasterek będzie, że dobrze. I wszyscy chcieli to czytać. Patrzcie, jak to jest ładnie napisane. Nie? Każdy chciał mieć taką książeczkę o sobie. Natomiast Lee otwierdził, że nie jest możliwe zrozumienie 12 znaków jako jednej całości bez doskonałej wiedzy. Możemy wiedzieć wiele o tej całości poprzez studiowanie postrzeganych znaków. Prawda? Bo znaki Zodiaku reprezentują pożądliwą naturę, składającą się z uczuć, prawda? Czyli czujesz jak bliźnięta, czujesz jak raczek, namiętności i emocji ludzkości, ale też pokazują osobistą świadomość, która jest uzależniona od zmysłów. Znowu, patrzysz tak na świat, jak masz, nie wiem, prawda, Merkurego w znaku, nie wiem, tam panny, nie generalnie, czy strzelca. Więc cały czas, prawda, jakby w tej interpretacji Leo, my poruszamy się na takiej skali od opisów psychologicznych, prawda, do generalnie tych potencjalnych wejść na te inne sfery planetarne. I teraz słuchajcie, konstrukcja Zodiaku, jak Lili to tłumaczy, jest powtarzana praktycznie przez wszystkie podręczniki nowoczesnej astrologii. Prawda? Czyli Leo nie rezygnuje, prawda, z tego, co jest sednem Zodiaku, prawda, jego osią, strukturą główną, czyli znaki ogniste, znaki ziemskie, znaki powietrzne i znaki wodne, prawda? Czyli mamy te cztery trygony, które występują w trzech jakościach, prawda? Kardynalnej, stałej i zmiennej. Natomiast dzieli znaki dosyć mocno na pozytywne i negatywne, w sensie nie wartościowania, tylko podejścia do rzeczywistości. I pozytywne to są znaki dzienne, natomiast negatywne to są znaki nocne. Tak? I teraz, ponieważ słuchajcie, nie mamy już za wiele czasu, żeby to wszystko omawiać, nie? Więc zaczniemy sobie nasze następne spotkanie, pewnie od tej planszy. Natomiast zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób również do żywiołów i do jakości dopisane są cechy psychiczne, prawda, jakby wszędzie. I mamy tą grupę pozytywną, dzienną, czyli trygon ognia, baran, lew i strzelec, ogniste i żarliwe, czyli do starej kategorii ognisty, dołożoną mamy kategorię świata idei. Prawda? Dlaczego świata idei? Bo baranem rządzi słońce. Baranie słońce jest wywyższone, słońce rządzi lwem. Prawda? Więc idee są tutaj dopisane do znaków ognistych. Idee, ku którym zmierzasz i generalnie które chcesz zrealizować. Wodne są znakami plastycznymi, prawda? Jakby zmiennocielistymi i odpowiadają za świat astralny i świat psychiczny. Prawda? Więc tu mamy to przejście, że wodni czasami widzą to, co jest w świecie astralnym, prawda? Jakby duchy i wszelkiego rodzaju cechy. I wodne rządzą zależną stroną natury natury ludzkiej, ponieważ szukają uczucia, a ogniści wolą te uczucia dawać. Tak jakby te teorie później w Leo są bardzo ładnie rozwinięte, jakby w jego tej strukturze astrologii porównawczej. I potem mamy dzienne, bliźnięta, wagę i wodnika, które reprezentują świat mentalny i artystyczny, prawda? Bo waga Wenus, waga Wenus tutaj jest powietrzna, prawda, w pewien sposób, i grupę negatywną, byka, panna i koziorożca, no ktoś musi na to wszystko pracować, czyli świat fizyczny i obiektywny jest do tych trzech znaków przypisany, prawda, więc w pewien sposób planety w tych znakach od razu pokazują, ku któremu światu w tym wcieleniu bardziej będziesz, jakby to powiedzieć, zmierzać, na którym bardziej będziesz się koncentrować, który jest bardziej twoim światem, prawda. I kardynalne, intelekt, ambicja, ideały, stałe, wola, moc i poszukiwanie przyczyny oraz celu, oraz zmienne emocje, elastyczność, ale też ciągły niepokój. Prawda? To, co im generalnie jakby towarzyszy. I tu macie na prezentacji przykład tego, w jaki sposób Leo opisywał ludzi urodzonych pod danym znakiem Zodiaku. Prawda? W tym takim najprostszym opisie, które, tak jak powiedziałam, w świadomości większości astrologów jako jego spuścizna pozostały, co nie do końca jest prawdą. Ale zobaczcie, jak ładnie jest to napisane. Prawda? Emocje umysłowe są najbardziej widoczną częścią charakteru barana. Emocje umysłowe, czyli wie, że czegoś chce, nie, i leci tam.
Siły życiowe działające przez głowę będą stymulować wyższe emocje, prowadząc do jasności myśli. Uwielbiam ten moment, kiedy barany mają jasność myśli, prawda? Hua, prawda? Leci do przodu, nic go nie zatrzyma, nie? Może się jednak zdarzyć, może, prawda? Nie bierz tego do siebie, drogi czytelniku, że w nierozwiniętych przypadkach, gdy natura barana jest wypaczona, nie? Będzie namiętny, wojowniczy i zwodniczy. Ale w każdym przypadku znak ten obdarza tych, którzy znajdują się pod jego wpływem, wyższymi aspiracjami wewnętrznego rozwoju lub zewnętrznego szczęścia. Nie? Ładny bardzo opis. I nie zamieściłam Wam tutaj wszystkich, ale jak są byki, to mogą sobie przeczytać, że, prawda, jak to w ziemskiej, że tak powiem, wszystko z Astrology for All. Prawda? Wszystko tutaj macie z Astrology for All. Prawda? Byk jest zależny od fizycznych obiektów, chyba 50 strona. Prawda? I ciekawe, prawda, że jakby przywołuje i do zwierzęcia, i do symbolu zodiakalnego ten opis można by było poddać głębszej analizie, gdybyśmy mieli na to czas, bo niestety nie mamy. Nie? I tak można powiedzieć, słuchajcie, że bardzo Wam, słuchajcie, dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to je piszcie. Ja, słuchajcie, chciałabym z tego Leo zrobić cykl, czyli chciałabym tak spokojnie przeanalizować, co on tam powypisywał. Więc jeżeli chcielibyście uczestniczyć w tym cyklu, to on w dalszym ciągu będzie prowadzony w takiej formule, czyli będziemy sobie raz na jakiś czas robili takie darmowe zajęcia, prawda, żebyśmy sobie to wszystko przeanalizowali, mieli bodziec po prostu do takiego wspólnego przeanalizowania, zwrócenia uwagę na to, co on tam po prostu robił. I kolejne spotkanie, chwilę będzie trzeba na nie poczekać, bo będzie dopiero 22 listopada, dobrze Iza, zapamiętałam? Prawda? 22 listopada o 19, prawda? Ale potem spróbujemy, jak ja się już wdrożę w te jesienne obowiązki, robić je sobie troszeczkę częściej. I teraz koniecznie obejrzyjcie, macie tutaj linka, tu jest link, tu go podkreślam go, koniecznie sobie obejrzyjcie rozmowę Kim Farnell, o której mówiłam na początku naszych zajęć, w rozmowie z Chrisem Brennanem, po wydaniu jej książki Modern Astrologers, The Life of Alan and Bessie Leo. Prawda? Więc tu ją macie pod tym linkiem. Jeżeli ktoś nie włada językiem angielskim, to można tam w ustawieniach YouTube'owych pogrzebać i włączyć sobie polskie napisy. Nie? Oczywiście nie będzie to po prostu literacka polszczyzna, ale da się pojąć, o co kamon. W związku z czym serdecznie, słuchajcie, polecam takie właśnie eksperymentowanie. Z YouTube'em, bo da się tam, o ile się nie mylę, zrobić. Nie? A jak ktoś nie da rady, to postaramy się jakieś wątki z tej rozmowy Kim po prostu powyciągać. Nie? Więc bardzo Wam, słuchajcie, dziękuję za dzisiaj. Leo sobie warto naprawdę, słuchajcie, pościągać, poczytać, bo tak jak mówię, to jest baza dla naszego dzisiejszego rozumienia astrologii i my sobie nie uświadamiamy często tego. Prawda? Nie uświadamiamy sobie tego, że wszystkie karmy, prawda, poprzednie wcielenia, rozwój, prawda, to wszystko gdzieś, prawda, jakby w tych jego pracach po raz pierwszy w takiej formie, w tak mocnych stwierdzeniach, prawda, tak prostych, jasnych, prawda, jakby słowach się generalnie pojawiło. Nie? Więc może to będzie dobre przypomnieć sobie, prawda, generalnie o panu Alanie, bo uważam, że zdecydowanie mu się to należy. Nie? Więc bardzo pięknie Wam, słuchajcie, dziękuję za dzisiaj. Czekajcie, wyłączymy nagrywanie i następne spotkanie zapraszam poniedziałek, 22 listopada.